Siemaneczko, z tej strony oczywiście Ewa, to jest kolejny odcinek Hof Bergman, czyli moje małe prywaty. Pewnie zastanawiacie się, co ja tu w zasadzie robię. Jest tu sobie Masę, jest tu sobie John Dee, są tu jakieś klargie, pola, cholera je wie co. A my słuchajcie, bierzemy się za robotę i ogarniamy temat dotyczący produkcji kapusty. Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? I takie tam, wiecie. No dobra, 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 ale to najpierw trzeba byłoby odpiąć z pasów, więc już się za to biorę. Mamy tutaj 4 palety. I teraz tak, potrzebujemy tą paletkę tutaj sobie położyć. W sensie, no rzecz jasna, no włazisz czy nie włazisz? Ty chwila, synek. O. Nie, no i tam chuj spadł. No, mówi się trudno. Tutaj położymy paletię. Tak, o, elegancko. I proszę, i pięknie paletka wskoczyła. Tu jeszcze jedna jest. W sumie 3 pola zrobimy sobie. Żeby potem nie było. Będzie produkcja tutaj bardzo, bardzo mam nadzieję prężnie szła z samej wiosny. Wait. Dobra. To jest pas niezapięty, ale chyba nie powinien jakoś specjalnie. No szkurde! Włazisz czy nie włazisz normalnie? No i spadło tamta w pizdziec. Ale to mam! No i elegancko. Normalnie. Dobra. Jeszcze tutaj jest jedna. Dobra. Jeszcze muszę tutaj wyjść i zobaczyć. Jak to się... Dobra, jest na full. Okej. Bo myślałem... No tak, oczywiście, że musiała się odwrócić jebaniutka. Bo myślałem, że ona przeskoczyła tu... Obie się przewróciły. Perfekcyjnie po prostu. No szkuźwa mać. No ciekawe co się odjebie, no. No. Dobra, nie chcesz tak się bawić, jebaniutka? Dobra, okej. Nie ma problemu. Nie ma najmniejszego, kurwa. Problemu. Naprawdę nie ma problemu. Naprawdę to nie jest kurwa problem, nie? Serio. Zrobi się tak. Zrobi się kurwa. Ten sposób. No włazisz ty nie włazisz. Dobra. Podjedziemy tam. Na eleganckości. No i wskoczyła paletka. No i good. Bym powiedział. Teraz przydam się do John Deere'ka. No i od razu podjedziemy sobie. I uzupełnimy wodę. Tylko ciekawe ile tej wody tu wlezie, nie? No. Ładuj synek, ładuj. Ładuj. To jest dobre pytanie, słuchajcie, bo to jest tylko 10 tysięcy litrów. Dobra, odjedźmy, bo chciałem zobaczyć w ogóle jak tam sytuacja się przedstawia. Tutaj. Czy jakoś to mogę w ogóle otworzyć, zobaczyć? Aha, dobra, tu wchodzi 10 tysięcy litra. No dobra, no to zrobimy 3 transporty tej wody. Wobec tego... Albo... W sumie... To ja kupię sobie
większą beczkę po prostu. To jest beczka do... To już wszystko tak? Pełne jesteś? No dobra. No dobra. Ta jeszcze tutaj. Żeby potem nie było. Dobra. Słuchajcie, w tym miejscu my się... inaczej. My się zobaczymy następnego dnia, ponieważ ja kupię po prostu nową beczkę. Więc do zobaczenia, moi drodzy. No dobra, jesteśmy z powrotem, słuchajcie, tak, bo tę beczułkę sobie zainstalowałem. 22,5 tysiąca litrów, także myślę, że powinno wystarczyć. I na zwierzęta, i na ten... Później ogarniemy też zwierzątka, zobaczymy tam produkcję tych wszystkich rzeczy do nich. Znajdziemy się tylko i wyłącznie kapustą. Bo to chyba będzie najbardziej optymalne w tym momencie. Dobra. Lej się, ziomuś. Lej. Bo tutaj tyle musimy uzupełnić wody. Ile jeszcze tu zostało? No i już jest elegancko. Dobra, jeszcze tylko jedna wyczółka. Jestem ciekaw w sumie. Zresztą jedna poleto. Poletko. Poletko, poletko. Dobra, nie się leje. Ja jestem w sumie ciekaw. Kiedy ona wyrośnie, nie? W sumie. Fajnie by było wiedzieć, nie? Okej. Okay. Zgaśmy go. Jesteśmy przy naszym tych. I teraz tak. W pierwszej kolejności wykorzystajmy to, co mamy tutaj. Czyli tą kiszonkę, tak? Czy ja kurwa mam do niego obciążnik? To jest dobre pytanie. Wait. Zaraz zakupimy jeszcze obciążnik do niego. Odpowiednio mocny. Myślę, że to będzie... Ten sewer będzie idealny. Ja sobie go tepnę na gospodarkę. Dobra. I to jednak potrzebna jest tu kuźwa przeciwwaga, to jest zajebista przeciwwaga. Oczywiście Kłoszewskiego mamy... mamy sobie ten, no... Jak to się nazywa? Krokodyla. No i będziemy sobie normalnie tutaj z tym tematem podążali. Plan jest taki, żeby, bo tutaj możemy, widzicie, kupić te baloty, a na razie wykorzystałem to, co jest. Jest jakiś wielki w porównaniu do tego Masneya. Chryste. Jestem ciekaw teraz tylko jednej rzeczy jeszcze. Dobra. Kręćmy, kręćmy, kręćmy. Czy to... Wiecie co? Czy to zniknie? Bo to jest dla mnie dość istotne. Czy to... Tutaj podjadę. Znikło. Elegancko. Ile tam skoczyło? Dobra, 2000. Okej. Okay. Czyli w sumie... To możemy to wszystko wykorzystać w ten sposób. Będzie 8 tysięcy litrów. To jakieś tam podłoże powinno już dać. Gorsze bądź lepsze, ale myślę, że spoko. Dobra. I zaraz sobie kupimy siano. Kupimy sobie tą baloty trawy. No wszystko generalnie poogarniamy. Dobra, wodę one mają, tak? Woda jest. Okej, okay, dobra, woda jest. To jest najważniejsze. Mamy dogonić jeszcze zebu, a co potrzebują kozy? Kozy potrzebują trawy i siano. No dobra, 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 dobra. No jeszcze pościelimy może. Jeszcze mamy ze trzy balociki. Bo tu widzę, to jest trawa. Skoro mapa pozwala nam na takie rzeczy,
Czemużby nie można było z tego skorzystać? Tak? Codzienny obrządek i sadzenie kapusty, także jest oks. Normalnie jestem sadownikiem. I ostatni tutaj już elegancko trafia w moje łapska. W przyszłości podejrzewam, że ruszymy z produkcją TMR-u tutaj przez to urządzenie Silokinga, ale na razie to bez sensu jest. Ok. Dobra. To mamy załatwione, słuchajcie. No i teraz tak, pozostaje nam kwestia jeszcze tego. Tak. I teraz tak, ile ja potrzebuję kupione są czy nie? O, kupione, dziękuję. No dobra. Jestem ciekaw, czy dam radę we dwa wziąć? Dam radę. Bardzo fajnie. Słuchajcie, mapa umożliwia nam kupowanie balotów, więc tutaj to się fajnie tak będzie ogarniało. Myślę, że... Aha, okej, to jako siano skoczyło. No to nawet w sumie lepiej. To nawet w sumie lepiej. Dlatego, że ja sobie skorzystam jeszcze z tego jednego. Tutaj. I pojadę z tym do kóz. Tak. Nakarmimy kozy. Dobrze myślę. No jebańcu! Możesz tak się przygotować trochę, troszeczkę bardziej kurwa kompatybilnie ze mną? Już tak się, nie wiem, zgrać czy coś? And shit. O. Przecież ten mi pewnie jebany spadnie, no. Tak coś mi się wydaje. Przy transporcie. Albo i nie. No zobaczymy. Dobra, pojedźmy, dajmy tym kozom te 6 ton, tych 8 ton w sumie. Tego siana. Wiedziałem, że jebaniec spadnie. Ja to wiedziałem, kurwa. Także kurwa czuł. No, teraz nie spadną. Dajmy im jeść. Tak? Żeby miały sobie papu. Tylko teraz bądź mądry, panie dziejaszku, i powiedz mi, gdzie one jebane mają koryta. Tak jak myślałem, tutaj. Okej. No i małe kuski też się tutaj. No nie powiesz mi, kurwa, że ja muszę tu wjechać, nie? No nie powiesz mi, że ja muszę tam wjechać, nie? Ja się zapierdolę. No oczywiście, że ja muszę tu wjechać. Jeden balot. Okej, to go zostawię tutaj w pizdu na potem. Nie będę z nim kurwa latał teraz. O nie, nie, nie. Dobra. Okej. Co one jeszcze potrzebują? Potrzebują jeszcze słomy. I tak samo potrzebują zebu i nasze krowy słomy. No dobra. Tylko tutaj trzeba zamknąć te... zagrodę. O, no. Dobra.
Jeszcze słuchajcie, polecimy sobie, kupimy trochę słomy, żeby pościelić naszą krową. Na zebu ja sobie już tam poradzę, wiecie, poza odcinkiem, bo... jakie drifty, panie! Dobra. Elegancko. Myślę, że jest elegancko. No i tu możemy też, słuchajcie, kiszonkę kupić. Ale mówię, kiszonki na razie nie potrzebuję. Dobra. I analogiczna sytuacja. Proszę bardzo. Halo. Czemu to znika, kurwa? Ktoś mi może to wytłumaczyć? Czy ja coś robię źle? O, teraz. Coś tam musiało być źle przedstawione. No dobra. Dobra, 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 dobra. Idziemy tu na siebie. I elegancko. Nasz mas idealnie sprawuje się w takiej robocie, więc będzie dobrze. Teraz powiedz mi, kolego, o, skoczył jeden balot, a jeden balot, no nie chcesz mi powiedzieć, kurwa, że one tylko 4 tony potrzebują. No bez kurwa jaj. 23 krowy tylko i wyłącznie potrzebują 4 ton obornika, nie? Czy słomy. To jest jakiś skandal po prostu. Jezu, coś mi do oka wpadło. Dobra, to pojedźmy z tym balotem już do kóz. Jak podskoczył! Widzieliście to? Pierdzielony. Dobra. Dobra, 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 panie Mdzieszku. Nie jest tak źle, jak myślałem. Pojedźmy z tym. Myślę, że całkiem srogo w sumie. To też tutaj będę się z tym. Dobra, one ile potrzebują? Też, dobra, tu jest na full, tu jest na full, tu jest na zielono. Jeszcze zebu zostało do ogarnięcia. Także spokojnie, dobra. A gdzie jest zebu? Zebu jest po drugiej stronie ulicy. No dobra. Dobra, moi drodzy, także tak to by wyglądało na chwilę obecną. Zasadziliśmy kapustę, oprzątnęliśmy trochę w naszym gospodarstwie. Słuchajcie, z naszymi trzema rodzajami zwierząt, gdzie w sumie dwoje są już ukontentowane. No i co? No i jeżeli wam się podobało, to się łapa w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na fanpage i trzymajcie się, moje drogie ancymony. Na razie. Cześć.